Było mega ciężko, ale udało się. Mamy ten pierścionek, który jest ultra zarąbisty. Uwaga, uwaga. Coś tu się zrobiło. Koło fortuny zadecyduje, jaki odcinek dzisiaj nagrywamy. I tak, jeśli wypadnie nam tutaj parzysta liczba, to nagrywamy lifehacki z TikToka. A jak nie parzysta, no to lecimy z fidget toysami. Także i tak źle, i tak niedobrze. Sprawdźmy, co jest nam pisane. I na to jesteśmy gotowi. Nie wiem, co bym chciał bardziej, ale uważam, jakoś tak czuję, że wypadną fidget toysy. Także ja nie dotykam, żeby nie było, że oszukuję. Nie patrzę. Niech to będzie dla mnie niespodzianka, wy już pewnie wiecie. I uwaga, uwaga. Lifehacki z TikToka. Witam was w kolejnym odcinku testowania lifehacków z TikToka. Dzisiaj w odcinku spróbuję połączenia arbuza z musztardą tak, abyście wy nie musieli tego robić. Podobno według TikToka to połączenie jest przepyszne. Szczerze, czy kiedyś TikTok nas oszukał? No właśnie, to na pewno będzie przepyszne, także sami widzicie po minach osób, które jedzą. Zobaczymy, jak to smakuje. Może po prostu dzięki TikTokowi wpadniemy na trop czegoś przepysznego. Poza tym sprawdzimy, czy da się otworzyć każde auto bez użycia kluczyka. Tylko pamiętajcie, że jeśli będzie to działało tak jak na TikToku, to nie używajcie tego w złych celach. Albo nie mówcie nikomu, że wiecie o tym ode mnie. No i chyba najlepszy TikTok, który chcę sprawdzić i na który bardzo czekam, a mianowicie TikTok pokazujący, jak zdobyć, jak odzyskać może pierścionek firmy Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Tak? Yves Saint Laurent. Dokładnie tak, z tej firmy, bo taki pierścionek kosztuje około 3000 zł, a wy możecie go zdobyć za 200. Także myślę, że fajny deal, tylko sprawdzimy, czy to w ogóle będzie działać. Także ja już nie gadam i przejdźmy do pierwszego lifehacka, którym będziemy wydobywać ducha, czy ducha, będziemy wydobywać ducha tej baterii. No będziemy, tak, będziemy robić po prostu tornado w słoiku. Podobno to będzie działać, więc jedyne co robicie, to nalewacie sobie na przykład wody do słoika i wlewacie sobie płynu do mycia naczyń do tego. I to wszystko sobie mieszacie. Ja nienawidzę ludzi, którzy mieszają herbatę z takimi dźwiękami. Wy też? Dajcie znać w komentarzach i też możecie dać łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Stawcie tutaj z... nie wiem, 40 tysięcy łapek w górę. Bardzo proszę i za każdą bardzo, bardzo dziękuję. I teraz, jak już mamy to wymieszane, to żeby teraz uzyskać nasze tornado z baterii, to oczywiście trzeba wrzucić tą baterię do wody. Nie wiem, kto łączy płyn do naczyń z wodą, z bateriami. Po prostu TikTokerzy. Także wrzucamy to. I teraz, ostatnim składnikiem, który tutaj dodajemy, jest sól. Tylko podobno... ty, coś już się dzieje. Dobra, więc już się dzieje, ale jak dosypiemy soli, to tam podobnie się rozpęta coś niesamowitego. Ale rzekomo efekt będzie jeszcze lepszy, jeśli odczekamy troszeczkę czasu. Także odkładam ten sól. Niech to chociaż chwilkę poleży. Ja wam w tym czasie pokażę inne lifehacki. Wrócimy do tego i dosypiemy soli i zobaczymy, co otrzymamy. Teraz sprawdzimy, co otrzymamy, wpisując na YouTube awesome. I jak widziałem, to chyba dostaniemy oczopląsu, ponieważ dzięki tej komendzie nasz pasek odtwarzania na YouTubie zmieni się na oczek. Przepraszam za brzydkie słowo, ale tylko tak mogę to nazwać. Także wchodzimy sobie na jakikolwiek filmik. Możecie nawet teraz na tym sprawdzić filmiku. Chyba że oglądacie to na telefonie. Dajcie mi znać, na czym to oglądacie. Czy na komputerze, czy na telefonie. To jest wielka wada tego wszystkiego, że musicie to zrobić na laptopie. Ponieważ wchodzicie sobie na filmik, robicie sobie full screena i teraz wpisujecie awesome. Widać tutaj, czy jest normalny? Tak, a, tak ja pokażę. We some i... jest, działa! Jeszcze tego nie widać, ale... Jezu! I patrz tutaj też. Oczopląs. Jezu, to jest naprawdę oczo... Dobra, nie mów tak brzydko. Ale tak, no działa. Czy to może zrobić wrażenie, może ci kogoś zaskoczyć. Ale dobra, teraz sprawdźmy, czy jak odświeżymy, to już tego nie będzie. Oby nie tak była. Dobra, zniknęło. Uff. TikTok jak najbardziej zaliczony, jeśli wpiszecie sobie awesome, oglądając jakiś filmik na YouTubie, no to zmieni wam się po prostu playbar na jakiś kolorowy. Także no, zaliczony. Ale takiego. W sumie teraz zadałbym identyczne pytanie, po co dokładnie, dlaczego ktoś łączy arbuza z musztardą? Weź mi to wyjaśnij, bo ja tego nie rozumiem, ale z... takie dziwne połączenia często są dobre, na przykład ananas na pizzy. Ananas na pizzę to jest najlepsze połączenie. Dobra, teraz wywołałeś wojnę, będą ludzie w komentarzach się bić i wyzywać, że nie, że jest paskudna, a drudzy będą... dobra, nieważne. Po prostu bierzemy arbuza i polewamy to musztardą. Mocniej, więcej musztardy. Na razie sprawdzimy, tak? Wiecie, trzeba tak prowizorycznie na razie, żeby nie wpakować się w coś złego. Dwie osoby to zatwierdziły, że to jest przepyszne. Ich miny po prostu wyrażały więcej niż 1000 słów. Ty ich znasz osobiście? Kogo?
tych osób, że potwierdzili, że to jest smaczne. Przecież widać było, że im smakuje, także na pewno to było dobre. To próbujemy. Arbuz, musztarda. Smacznego. Ty się tak cieszysz, kurczę. Ona się tak uśmiecha za kamerę. Chyba dlatego, że nie musi on... Dobra, dobra. Co? Kamień papier może to położyć. Dobra. 3, 4. 3, 4. Próbuj. Ja pierdzielę. Czemu ja cały czas przegrywam ostatnio? Co jest nie tak? Jakie to niedobre. Niedobre? Tak. Mówię, że dobre, że dwie osoby to potwierdziło. To nie ma, albo one nie mają smaku, albo wkręcają ludzi takich jak ja, którzy że to później sprawdzają i... Dlatego ja robię to dla was, nie róbcie tego, naprawdę jest to paskudne. Po prostu jakbyście polali musztardą arbuza. Wyobraźcie sobie, czy może być gorzej? Mogę spróbować? Masz tutaj, ziele. A nie mówiłem, także Esz uratuje tego arbuza i po prostu go umyje stąd, ale lifehack jest totalnie niezależny. A teraz coś, co... No nie wiem, czy będzie zaliczone, czy nie, ale szczerze mówiąc, wierzę i trochę pokładam nadzieję, że będzie działało, ponieważ to jest lifehack, trik, TikTok, jak zwał, tak zwał, polegający na tym, że podobnież nie musicie puszek otwierać w ten sposób, jak normalny, cywilizowany człowiek, tylko możecie robić to jak TikToker, że tutaj ten kod kreskowy to jest tak naprawdę otwarcie puszki. Także po prostu sprawdzamy to. Stawiam, czy chciałbym, żeby to działało, tak? No to jest TikTok z drugiej strony. Im głupsze, tym bardziej możliwe, żeby działało. Także uwaga, uwaga! No może dlatego, że to jest puszka jakiejś orężady, więc może do tego nie działa, więc weźmy inną puszkę, bardziej podobną do tej, którą mieli. Najgorsze jest to, że Jurek mnie jeszcze nastawił, że... Wiesz co, stary, mi to się wydaje, że to będzie działać. Bo czemu nie? Bo to będzie działać w sumie, to... Jurek, jak? Dlaczego w ogóle puszka miałaby się otwierać w ten sposób? Powiedz mi. No wyjaśnij, dlaczego puszka napoju miałaby tutaj mieć otwarcie? Znaczy ja wiem, że ja nie mam siły, nie? Ale z całej siły to próbuję. No nie jestem siłaczem, tak? Ale... No co? I co? Nie udaje się, tak? Dobra, i teraz ostatnia, patrzcie. Mogę spróbować. Przecież... W rukawie oczywiście wszystko wychodzi, więc... Dobra, jak już wiemy, że to jest fake, no to znaczy sprawdzimy... Nie wiadomo, czy fake. Sprawdźmy. No to rzeczywiście jest fake, tylko sprawdzimy, na ile są mocne moje paznokcie. Dobra, dawaj. Tak, otwieramy najpierw tą puszkę. Au, Jezu, jak to boli! O tym mówię. No mówię ci, stary, że no way. Czy jakbyś był Mariusz Pudzianowski, to pewnie by się udało, ale nie jesteś Mariusz Pudzianowski. Jesteś głupi! Przepraszam za przekleństwo. No debil, no po prostu kurna debil. Patrz, puszka się otworzyła. Jesteś głupi. Ja już sobie ten, ale tak można pić normalnie. Dobra, ja idę tutaj sprzątać, bo tu jest wszędzie ta kola. Lifehack jest niezaliczony. Jak już posprzątane, to teraz czas na relaks. Niektórzy sobie już oglądają telewizję, żeby się zrelaksować. Ja sobie zawsze lubię strzelać z banknotów, także zaraz to zrobimy. Tylko jest problem. I tutaj przychodzi rozwiązanie w postaci tego TikToka, który, uwaga, wiem, że to jest niemożliwe. Nie uwierzycie w to, tak, ten lifehack jest przydatny i może wam troszeczkę pomóc w życiu. Ponieważ jeżeli macie na przykład pilota od telewizora, albo tak jak my, taką broń na pieniądze, jak widzicie, potrzebujecie dwóch baterii. I my mamy jedną. Jedną baterię, a. Gdzie potrzebujecie trzy baterie, tam są jeszcze jedna. No tam dalej, tutaj, tam dalej. Dobra, potrzebujecie trzech baterii, przepraszam. Ale my mamy dwie baterie AA i jedną AAA. Mamy baterię AAA i teraz możemy za jej pomocą i tak odpalić ten sprzęcior, tylko potrzebujemy folii. Tak, skręcamy tą folię i według tego ta bateria będzie działać, mimo że nie pasuje do naszego sprzętu. I możecie to oczywiście zrobić na pilocie. Pamiętajcie, żeby zrobić to od tej minusowej, negatywnej strony. Tutaj. Tak, uwaga, no nie jestem pewny, czy to zadziała. Przecież by się coś stało, gdyby to zadziałało. Wydaje mi się, że problem jest w tym, że ja to źle kręciłem. Uwaga! Działa! Sprzątał. Tak, także lifehack zaliczony. No, czy pamiętajcie, to, że ten lifehack TikTok jest tymczasowym zamiennikiem. Nie korzystajcie z tego cały czas, tylko po prostu przez jakiś krótki okres czasu i tyle. Ale tak, lifehack TikTok zaliczony i o dziwo, to jest przydatne. A to jest TikTok. Niemożliwe. A teraz proszę jakiegoś TikToka, który pozwoli mi szybciej pozbierać pieniądze. Szkoda tylko, że to wszystko to zabawkowe pieniądze. Teraz czas na TikToka, który pozwoli wam wywołać kichnięcie u każdej osoby, którą napotkacie. Nie wiem, czy to działa, jest to banalnie proste, po prostu bierzecie, robicie tak i tak i ta osoba kicha. Także Jurek, musimy na tobie to sprawdzić, bo to na mnie nie będzie działać. Myślisz, że na mnie będzie tak, działać? Tak mi się wydaje, jak widzisz, no nie działa. Tak. Dobra, to spróbujmy, dawaj. Gotowy? Tak.
To dawaj, zrób mi. Czy ja ci muszę zrobić, bo ja coś nie rozumiem. No możesz ty zrobić. Szczerze mówiąc, ze strony to dziwnie wygląda. Dobra, zrobię najpierw ci, patrz. Raz. Co, nic? Jurek stwierdził, że sfejkujemy tego TikToka, bo nie ma szans, żeby działało i po prostu pieprz, jak powąchacie, to wtedy będzie wam się chciało kichać, ale mi się nie chce kichać. Weź może więcej tego pieprza. Poczekaj, chcę mi się kichać. Uczucie, kiedy chcecie kichnąć, a nie możecie. O, zdrówko! Także lifehack zaliczony. Ale Jurka, a nie TikToka, także ten TikTok nie działa, ale jeżeli chcecie u kogoś wywołać po prostu kichnięcie, no to możecie zrobić to właśnie w ten sposób. Teraz pokażę wam, jak otworzyć każdy samochód, nie wykorzystając do tego kluczyka. Aż się ludzie na mnie spojrzeli, ale dokładnie tak, nie mylicie się. I szczerze, jak sobie tak myślałem, to nie wiem po co ten TikTok, bo tak nie można i to jest kradzież. Ale z drugiej strony i tak nie odjedziecie tym samochodem, ale możecie otworzyć te drzwi. Także mogę się na przykład z Jurkiem umówić na 100 zł, że jeżeli otworzę jego samochód, to on daje mi 100. Na 100 zł? No, możecie ze znajomymi się dawaj tutaj... tak, jeżeli otworzysz mój samochód, no to ja ci daję 100 zł. A jeżeli nie otworzysz, to ty mi wisisz 200. Dobra, to patrzcie, jak się otwiera każdy samochód bez użycia kluczyka. Czekaj, daję najpierw go zamknąć. I to wszystko dzięki TikTokowi. Poczekaj, no to pokaż. No. Zamknięte. Okej. Okay. Teraz robicie specjalną kombinację. Tutaj jest taki guzik u Jurka, akurat trzeba to przytrzymać, żeby się wyzerowało. Zaczynacie od strony kierowcy i robicie raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Idziecie do kolejnych drzwi. Raz, dwa. To jest ważne. Tutaj możecie trochę wolniej, ale wydaje mi się, że i tak wyjdzie. Tutaj robicie trzy. Raz, dwa, trzy. I to, co musicie pamiętać, że tutaj musicie chwilę przytrzymać. Raz. Teraz powinno to działać. Co? Tak. I musicie też pamiętać, że ten lifehack oczywiście jest fajkiem i jest niezaliczony. Szczerze mówiąc, po co mnie pod tym oznaczacie? Przecież to nie ma szans, nie ma prawa to działać. Ale tak, sprawdziłem, żebyście wy nie musieli tutaj tego robić, także nie róbcie tego. I pomyśleć sobie, że tego TikToka pokazywał chłop, który ma, nie wiem, jest w wieku pewnie mojego ojca. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład mój ojciec nagrywał TikToki, gdzie fejkuje ludzi, że otwiera auto za pomocą jakiejś kombinacji. Chociaż z drugiej strony powiedział to gość, który mając 25 lat bawi się na odcinku Fidget Toysami. Dobra, więc ja już nie krytykuję, lifehack jest niezaliczony. Czekaj, a kto komu teraz wisi hajs? Karol! Lecimy szybko, bo bardzo mi zimno w palca, ponieważ teraz sprawdzimy lifehacka, czy lifehacka TikToka, który głosi, że rzekomo, jeżeli podgrzejemy przez 3 sekundy zapalniczką kostkę lodu i włożymy do buzi od razu, to wtedy wydmuchamy dym. Także ja szybko podgrzewam. Sprawdzamy, czy to działa, czy nie. Na 3 sekundy koniecznie. Raz, dwa, trzy. Co? Co jest? Naprawdę to działa? No prawda, jak ma to działać? Jeszcze raz, teraz już tak na poważnie, bo stwierdziłem, że troszeczkę pobawię się w TikTokera, bo oni tam takie cięcia robią przy tym, więc podgrzewamy na 3 sekundy. Uwaga. Zimno mi, tylko tyle. Widziałeś jakiś dym? Nie, nic nie było. A wy widzieliście? Chyba nie, także lifehack jest lifehack. TikTok jest niezaliczony, tak jak myślałem, ale Jurek stwierdził, że nie, no to na pewno będzie działać, bo to para wodna i w ogóle. Teraz pokazuję wam, jak zdobyć pierścionek ze szminki, ale w tym czasie jeszcze pokażę wam to tornado. Także zostawiajcie suba, bo zawsze jak zostawiacie suba, to zawsze wszystko wychodzi. Także dosypujemy soli, trochę to poleżało. Trochę chyba za dużo. Patrz, leci! Nice! Bardzo ładnie, a wiesz co? Będzie lepsze? Jak wrzucimy tam jeszcze dwie baterii. Przepraszam. To będzie ogromne tornado, patrz. Coś tam się dzieje, stary, no coś tam się dzieje. Powiem wam tak, no jest to po prostu nauka, tylko szczerze, no nie wiem, kto robi takie połączenie na co dzień, ale tak, no TikTok jak najbardziej niesfejkowany, zaliczony, działający. Straciłeś mi 3 baterie z bandy. O, patrz, z tej najwięcej leci. Nauka to piękna sprawa, także niech się to dalej uwalnia. A to nie wybuchnie nam? Dobra, zaraz to ogarnę. Ale teraz pokazuję wam ostatniego TikToka, który rzekomo pokazuje, jak zdobyć z tej szminki marki Yves Saint Laurent. Dobra, przepraszam, nie potrafię, ale tak, kupiliśmy szminkę, była droga, bo ile kosztuje? Chyba droga. 200 zł. Będziemy ją zaraz psuć. Nie będziemy psuć, ponieważ będziemy zdobywać pierścionek, który jest tutaj ukryty. Trochę przesadziłem, że on kosztuje 4000, bo na pewno no nie kosztuje 4000. Ty powiedziałeś 3. Wtedy 3? Nieważne, no szkoda mi tego, no ale... Au, jak to boli. Każda dziewczyna by powiedziała, oddajcie mi lepiej. Tak, coś to oddam, bo tam mam nadzieję, że będzie można jeszcze to używać. Stój, Jezu, to nie jest tak lekko. Trzymaj. Myślisz? Tak, dawaj. Czekaj, a my prawidłowo to robimy? Tak, dawaj. Na pewno? Dawaj. Już pierścionek. Oni najprawdopodobniej widzieli tego TikToka i zrobili tak, żeby już nie dało się tego wyjąć. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że Jurek kupując tą szminkę, no to napotkał panią sprzedawczynię, która też widziała tego TikToka i też była ciekawa, czy to działa, więc... Jakie tu jest kurna dziadostwo. Dawaj. No ciul, no zaraz wypadnie.
O, jest! Coś tu się zrobiło. Ja pierdzielę, udało się. Uwaga, uwaga. No i jeszcze chyba będzie można tą szminkę używać, więc fantastycznie. Nic nie będzie stracone. Było mega ciężko, ale udało się. Mamy ten piersionek, który jest ultra zarąbisty, tylko jest w nim jeden problem, ale już wam pokazuję. Tak wygląda. Może założę. Mam nadzieję, że ściągnę. Jedyny problem, jaki w nim jest, to to, że jest plastikowy.